10 najcenniejszych polskich skarbów. Dziś będzie o najcenniejszych polskich skarbach. Większość z nich została zrabowana i nieodnaleziona. Zaledwie kilka z nich możemy do dziś oglądać, a oczywiście za zaginięcie większości odpowiedzialni są Niemcy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że niejedna historia może być tylko legendą, ale legendy też warto znać. Złoty pociąg. Jest to domniemany pociąg III Rzeszy, który między listopadem 1944 a końcem stycznia 1945 roku miał wyruszyć z Wrocławia w kierunku Wałbrzycha. Jednak na dworzec w Wałbrzychu nigdy nie dotarł. Miał on jakoby zawierać złoto, kosztowności, dzieła sztuki zrabowane przez nazistów w Polsce i Związku Radzieckim, czy też tajne archiwa III Rzeszy. Przedmioty te ponoć miały zostać wywiezione z Wrocławia do nieznanej kryjówki, prawdopodobnie w okolicach Gór Sowich lub Karkonoszy. Choć samo jego istnienie nigdy nie zostało potwierdzone, legenda złotego pociągu stała się inspiracją dla licznych poszukiwań. Ciosem dla legendy złotego pociągu okazała się konferencja prasowa z udziałem znalazców i specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Podczas konferencji pan Koper nie przedstawił jednoznacznych dowodów na istnienie składu oraz podziemnego tunelu. Natomiast przedstawiciele AGH, opierając się na swoich własnych badaniach naukowych, stanowczo zaprzeczyli, by taki pociąg istniał. Prasa lokalna orzekła, że to koniec legendy. Skarb Sierecki. Jedno z najcenniejszych znalezisk archeologicznych XX wieku w Europie. Kolekcja średniowiecznych monet i klejnotów monarchów czeskich, znalezionych w 1985-1988 roku w środzie Śląskiej podczas prac budowlanych przy ulicy Daszyńskiego oraz na wysypisku Gruzu na terenie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Skarb został w większości rozkradziony przez przypadkowych znalazców i odkrywców amatorów co pod koniec lat 80 było powodem milicyjnej akcji na terenie polskiego kryptonimie Korona oraz kilku procesów karnych. Skarb Śrecki został ukryty w połowie XIV wieku, w okresie, w którym miasta Śląska nawiedziła epidemia dżumy. Według badań historyków zajmujących się jego pochodzeniem był prawdopodobnie własnością bogatego bankiera żydowskiego Mojżesza, który w 1348 roku dokonał we Wrocławiu korzystnej dla siebie transakcji pożyczkowej, w wyniku której król czeski Karol IV Luksemburg Zostawił u niego znaczną część swoich kosztowności w zamian za wsparcie finansowe starań o koronę carską. Podczas czarnej śmierci Mojżesz w obronie przed prześladowanymi opuścił Środę Śląską i nigdy do niej nie powrócił. Nie odzyskał też zakopanego w piwnicach swojego domu skarbu. Skarb zamku Czocha. Ogólnie zamek Czocha to jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Polsce. Zamek Czocha położony nad spiętrzonymi wodami Kwisy to jeden z najatrakcyjniejszych obiektów na Dolnym Śląsku, a może i w Polsce. W podziemiach zamku skrywany był kosztowny skarb. Kosztowności byłych panów zamczyska. Jednak gdy Niemcy wkroczyli do fortecy, klejnoty przepadły. Gdzie są teraz? A tego nie wie nikt. Skarb Inków. Zamek w Niedzicy... Dawniej zwany Dunajec, znosi się nad jeziorem czorsztyńskim u podnóża Pienin. Historia Inków na zamku w Niedzicy bierze swój początek w XVIII wieku. Wtedy to Sebastian Berzewiczy, potomek właścicieli Niedzickiego Zamku, wyruszył w świat. Przeżywał wiele dramatycznych przygód, jak podają niektóre źródła, przebywał wśród Kozaków, walczył w Indiach z angielskimi kolonizatorami po stronie powstańców, uprawiał korsarstwo w końcu zapłynął do Ameryki Południowej. Ożenił się tam z indiańską szlachcianką. Mieli córkę uminęł. W roku 1781 w Peru wybuchło powstanie Indian pod wodzą Topaka Amaru przeciwko Hiszpanom, które zresztą upadło. Jego potomkowie przewieźli indiańskie kosztowności do Polski i stąd skarb Inków w Polsce. Jest ukryty gdzieś, prawdopodobnie w podziemiach zamku, lecz jaka jest prawda? Kto to wie? Skarb Templariuszy. Złoto Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa Świątyni Salomona miało zgubić ubogich rycerzy. Zadłużony monarcha w 1307 roku oskarżył rycerzy zakonnych o herezję, bluźnierstwo i odstępstwo od wiary. Ze względu na naciski polityczne Sobór zdelegalizował Templariuszy, a wielki mistrz Jakub de Molay i kilkudziesięciu zakonników spłonęli na stosach. Zakon Templariuszy skazowano w roku 1312. Niektórzy twierdzą, że ten okres wiąże się z tajemniczym wzbogaceniem się krzyżaków. Drugim śladem wskazującym na ukrycie albo chociaż przewiezienie skarbu do Marchii Brandenburskiej miało być łagodne traktowanie tutejszych Templariuszy, którzy po rozwiązaniu własnego zakonu mieli wstąpić do Janitów. Jest taka Lokalna legenda, że jeden z naukowców pragnący odszukać skarb templariuszy w chwarszczanach, w dziwnych okolicznościach popełnił samobójstwo. Jakby nie patrzeć, twierdzenie, że skarby templariuszy wpadły w posiadanie krzyżaków, jest całkiem logiczne. Złoto Wrocławia. Na pewno to, że pod koniec wojny Niemcy byli w posiadaniu olbrzymich ilości złota. Wiemy. Według różnych szacunków było to około 300 ton najcenniejszego kruszu. Wiemy także, że Niemcy w pośpiechu opuszczali Dolny Śląsk w kwietniu i na początku maja 1945 roku, a większość zarobowanych skarbów i kosztowności zdążyli wcześniej wywieźć bądź ukryć. Część z nich została odnaleziona jeszcze przez Rosjan, część przez Amerykanów, a część przez komunistyczne władze PRL. W poszukiwaniu wywiezionego z Wrocławia skarbu zaangażowały się rzesze pasjonatów, poszukiwaczy skarbów, archeologów, a także władze PRL, a później III Rzeczypospolitej. Do dziś nie odnaleziono całego Złota Wrocławia. Portret młodzieńca Obraz na desce namalowany prawdopodobnie w pierwszym dwudziestoleciu XVI wieku przez Rafaela Santilli. W pierwszych latach XIX wieku został zakupiony przez rodzinę Czartoryskich i wszedł w skład ich zbiorów, a następnie znajdował się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Zaginiony w 1945 roku do dziś nie został odnaleziony. Nie wiadomo czy został zniszczony, czy ocalał i znajduje się ukryty w prywatnej kolekcji. Był najcenniejszym dziełem z polskich muzeów, które zaginęło w czasie II wojny światowej. Znany jest z wykonanych przed wojną fotografii czarno-białych i kolorowych. Kolekcja Familii była to kolekcja rodziny czartoryskich, do której należał portret młodzieńca, tylko z tej kolekcji w trakcie II wojny światowej zaginęło 840 dzieł. W związku z tym, że w 2016 roku państwo odkupiło od czartoryskich kolekcję jeśli zaginione obrazy się odnajdą, trafią w ręce państwa. Bursztynowa komnata. Kompletny bursztynowy wystrój komnaty zamówiony przez Fryderyka I u gdańskich mistrzów. W 1941 roku została zrabowana przez Niemców. Latem następnego roku przewieziono ją w kilkudziesięciu skrzyniach do Królewskiego Zamku. Jednak w 1944 roku komnatę ponownie zapakowano do skrzyń i umieszczono w zamkowych podziemiach. To ostatnia pewna wiadomość na temat bursztynowej komnaty. Armia Czerwona zdobyła królewiecką twierdzę 9 kwietnia 1945 roku. Bursztynowej komnaty nie odnaleziono. Po latach do polskiego więzienia trafił również Erich Koch. Gauleiter, Plus Wschodnich, który zapewne zlecił jej demontaż, wywiezienie lub ukrycie. Prawdopodobnie nadzieja na uzyskanie od niego informacji o komnacie sprawiła, że mimo skazania go na karę śmierci uniknął egzekucji. Zmarł dopiero w 1986 roku. Bursztynowej komnaty szukały przez lata tysiąca amatorów urzędnicy Ministerstw Kultury Polski, Niemiec, Związku Radzieckiego oraz służby specjalne. Zatrudniono nawet jasnowidzów. Niewykluczone, że bursztynowe arcydzieło Otrawił ogień podczas pożaru królewskiego zamku zbombardowanego przez alianckie samoloty, bądź też podczas oblężenia przez Armię Czerwoną w okresie luty kwiecień 1945. Skarb Talerandów. Wśród najcenniejszych zaginionych skarbów w Polsce należy wymienić właśnie skarb Talerandów. Nie ma choćby śladu po Wielkiej Fortunie, która zdawała się być naznaczona klątwą rodu. Nieszczęśliwa żona swego bogatego męża posiadała niezliczone kosztowności. Były to bezcenne listy Napoleona czy Chopina, obraz Canaletta, Rembrandta, Tycjusza czy Goi. Poszukiwacze skarbów utknęli w martwym punkcie. W czasie II wojny światowej przeznaczono pałac księżnej na wojenny szpital. Wiadomo tylko tyle, że jej kosztowności spakowano w kwietniu 1944 roku w kilkadziesiąt skrzyń. Ale 47 z nich nie udało się wywieźć i pozostały schowane w piwnicy. Były w nich obrazy, i inne dzieła sztuki, a także cenne listy, część obrazów i rzeźb odnalazła się po wojnie ale na przykład listy już nie także gdzie podziały się listy odręcznie napisane przez Napoleona czy Chopina, niestety nie wiadomo. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę zajrzyjcie na światową historię i dziś koniecznie na kanał Drama TV, gdzie pojawił się odcinek przygotowany przeze mnie dotyczący Pink Floydów. Trzymajcie się. Cześć.